panie redaktorze, mają taką odpowiedź, że oni najczęściej, jak się pyta, stawia trudne pytania, to oni nie wiedzą, o co mi chodzi? Proszę pani, no to jest jakiś wybieg, ale to trzeba się nauczyć na to reagować. Powiedzieć takiemu umiłowanemu przywódcy, drogi przywódco umiłowany, moje pytanie jest bardzo proste. Jeżeli pan takich prostych pytań nie rozumie, to co pan, jak pan zamierza pełnić funkcję mojego przedstawiciela narodowego, prawda? To może pan powinien pójść do szkoły albo do jakiegoś dobrego doktora, żeby pan mu zbadał, czy pan nie jest chory na głowę. Bo jak jest pan chory na głowę, to nie powinien być pan w Sejmie, tylko w tworkach, prawda? I tyle, no to jest na to odpowiedź. Musimy demonstrować przed siedzibą generała Dukaczewskiego, przed siedzibą generała Czempińskiego, przed siedzibą generała Petelickiego. Ja nie wiem, gdzie oni siedzą, ale w każdym razie przed tymi siedzibami, bo oni tak naprawdę tworzą dyrektoriat prawdziwych władców Polski. Nie ta banda drapich rustrów, która tutaj siedzi. Oni nic nie mogą. Oni nic nie mogą, oni mogą tylko wypić i zakąsić. Więc z nimi nie ma co rozmawiać, bo oni nic nie mogą. Oni są wystrugani z banana przez prawdziwych władców naszego nieszczęśliwego kraju. Tylko w podsłuchanej rozmowie pan Radosław Sikorski, który wtedy był ministrem spraw zagranicznych, narzekał, że uczestnictwo Polski w NATO daje Polsce tylko złudne poczucie bezpieczeństwa, bo właściwie nic z tego nie mamy i robimy prezydentowi Obamie laskę za darmo. No to on robił.